Brakuje mi motywacji. Po prostu brakuje mi motywacji. Będę tutaj siedzieć i czekać, aż przyjdzie ta moja motywacja. Też tak masz czasami? To zapraszam cię na ten film. No więc co zrobić? Co zrobić, jak brakuje tej motywacji? Mam wrażenie, że wokół tego tematu narosło tak wiele mitów, że ta motywacja jest jakąś taką po prostu, wiecie, superwoman, która przylatuje wtedy, kiedy po prostu my już leżymy i wiecie, jemy 10. pączka, bo brakuje nam motywacji do wszystkiego. Tymczasem kluczowe zdanie, które jak ja kiedyś usłyszałam, to po prostu zmieniło dla mnie wszystko i zmieniło moje wszystko. Motywacja wynika z działania, a nie działanie wynika z motywacji. Więc jeśli masz taki dzień, to oczywiście jasne, możesz sobie pozwolić na to, żeby odpocząć, żeby sobie odpuścić, bo to też jest taki nasz fenomen. My jako kobiety bardzo, jakby przynajmniej mi, no nie wiem jak tobie, ale mi trudno czasami przychodzi takie odpuszczanie, po prostu odpuszczenie, zrelaksować się i fajnie, ale musisz wiedzieć, że motywacja właśnie wynika z działania, czyli to, że zrobisz najmniejszy mały krok do przodu, czyli na przykład zamiast pączka zjesz zupę na drugie śniadanie, choćby nawet to miała być zupa, którą kupisz sobie w bistro, bo jesteś akurat w pracy, w trasie, w terenie, nie wiem, whatever, ale nie pójdziesz na pączka, nie pójdziesz na hot doga, nie pójdziesz na zapiekankę, tylko kupisz tą zupę i później na kolację zjesz na przykład sałatkę zamiast pizzy i poczujesz się lepiej, jakby, bo to też nie, zaczniesz widzieć te rezultaty, to dopiero wtedy gdzieś tam ta twoja motywacja naturalnie po prostu naturalnie ją tak pielęgnujesz, tak? Bo wiesz, że warto, bo wiesz, że jest efekt, wiesz, że czujesz się wtedy zajebiście. To jest tak, jak ja mówię, że tak jak ja żyłam wcześniej i no dobra, byłam gruba i fajnie, nie ubolewałam jakoś mega strasznie, tak? Z tego powodu, nie miałam depresji i tak dalej, i tak dalej. No miałam swoje marzenia, żeby tam włożyć sobie koszulę w spodnie. Bardziej te moje marzenia wynikały z takiego, wiesz, poczucia, że nie mogę, kurde, założyć tego, co mi się podoba, bo wyglądam po prostu beznadziejnie. No i to było moje, tak? To było moje i jakby okej. Są kobiety, które są otyłe i nie mają z tym problemu, tak twierdzą, że nie mają z tym problemu, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak ty sama przed sobą i dla siebie się czujesz, bo to jest tylko kwestia tego. Natomiast jeśli mówimy o tej motywacji, to ja nie wiedziałam, że można się czuć tak zajebiście i że to nie jest związane tylko i wyłącznie z wyglądem i z tym, że ja sobie włożę tą koszulę w spodnie, tylko wiąże się to z tym, że ja będę miała energię na to, co jest dla mnie ważne, tak? Będę miała po prostu już kij tam z tą koszulą, chociaż to jest mega zajebiste, tak? Że mogę i wykorzystuję to namiętnie, że po prostu jeansy sobie kupuję takie, jakie chcę i wkładam tą koszulę do środka i jest ekstra po prostu. Ale gdybym tak tkwiła cały czas w tym przekonaniu, że gdzieś tam ta motywacja być może kiedyś do mnie przyjdzie, no to pewnie bym jeszcze nadal tkwiła w ogóle, wiecie, w mojej pierwszej pracy ever, albo nie wiem, czy nawet szkołę bym skończyła, no bo to jakby motywacja jest potrzebna do wszystkiego. Więc jeśli odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego to jest dla Ciebie ważne, czyli dlaczego to jest ważne dla mnie, tak, ta zmiana, to będzie Ci trochę łatwiej po prostu zmusić się w tym pierwszym okresie, te pierwsze kroki, to są takie, że słuchaj, biorę siebie na tą matę, I robię nawet te 10 minut, chociaż nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, że mam taki układ też sama ze sobą, że okej, dobra, jak bardzo mi się nie chce, to robię chociaż 10 minut i zazwyczaj z tych 10 robi się moje standardowe normalne 30. Albo idę na spacer, tak, na marsz, jeśli nie mam akurat naprawdę, nie wiem, mocy czy powera do tego, żeby podnosić sobie kettle i, nie wiem, ćwiczyć ciężarkami czy jakkolwiek, to co mi służy i to, co jest dla mnie dobre, to, co mi sprawia fan, to przynajmniej idę na spacer, albo przynajmniej, nie wiem, pochodzę chwilę na steperze, albo robię to, co mogę w danym momencie ale najgorszą rzeczą, jaką mogę wtedy zrobić, jest po prostu w ogóle nic nie robić, w sensie nie podjąć żadnego kroku, nie podjąć żadnego działania, bo wtedy to już jakby dzień za dniem i znowu nagle patrzę i jestem po prostu w punkcie wyjścia, więc nie czekaj na tą motywację, moja droga, i zobacz, jeśli nadal jesteś w tym miejscu, w którym nie chcesz być,
z tą swoją nadwagą, z otyłością, nie wiem, z szeregiem po prostu wstrętnych rzeczy, z którymi się wiąże ta nadwaga, otyłość. Być może masz jakieś zjazdy po prostu w pracy, chce ci się spać, nie masz energii w ogóle. No wiesz przecież sama doskonale, z czym to się wiąże, bo każdy ma inaczej. To widocznie nie jest to dla Ciebie na tyle ważne, żeby to zmienić, skoro jeszcze tego nie zmieniłaś. Zastanów się nad tym, bo gdyby to było dla Ciebie ważne, to znajdą się wszystkie zasoby, naprawdę znajdzie się czas, znajdą się pieniądze, których w ogóle nie potrzebujesz, nie wiadomo ile, żeby ogarnąć się, bo tak naprawdę nie potrzebujesz ich więcej niż w zasadzie niż masz, w sensie takim, że no naprawdę nie musisz robić zakupów w ekologicznych sklepach i kupować wszystkiego 5 razy droższego, tak? Tylko kwestia jest tutaj właśnie tej motywacji, no więc daj mi znać w komentarzu, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak to jest u Ciebie z tą motywacją. Czy czekasz na motywację, czy działasz, czy w ogóle to zdanie, że motywacja wynika z działania, a nie działanie z motywacji jest dla Ciebie jakieś nowe, bo dla mnie to był prawdziwy, naprawdę przełom. Więc kończę na dziś, żyj nie wariuj i dbaj o siebie najpierw, bo pamiętaj, że to Ty, tylko i wyłącznie Ty, zawsze Ty jesteś najważniejsza. Ciao, adios. Adios, czy ciao bambino? Pa! Jeśli podobał Ci się ten film i z niego skorzystasz, są 3 rzeczy, które możesz dla mnie zrobić. Zasubskrybuj mój kanał, abym mogła tworzyć więcej filmów i wciąż go rozwijać. Udostępnij ten film swoim znajomym albo zadaj swoje pytanie w komentarzu. A dla siebie pobierz bezpłatnie mini przewodnik zdrowego odżywiania na www.elsa.pl.